Hej, wygląda na to, że ten Sylex jednak zadziałał na tej Toshibie starej i nawet udało się zrobić trochę zdjęcie ekranu, które spróbuję zmontować na innym komputerze, bo to tutaj niestety no, to jest starowinka i wiele tam się z nią nie da zadziałać. Tym niemniej no, ma trochę różnych fajnych programików. Jest sporo gierek. Można coś tam napisać i to nawet polską klawiaturę ma. System jest po angielsku, ale klawiatura. O, jakiś poker. No, wiadomo, że ma swoje ograniczenia i to w dzisiejszych czasach to raczej do nauki, a nie do takiego normalnego użytkowania, bo to telefon komórkowy jest w tej chwili chyba kilkakrotnie mocniejszy i bardziej wydatny i przydatny niż taka starowinka. Ale no, do zabawy dla dzieci, czy chociażby właśnie do nauki Linuxa w dalszym ciągu jest to moim zdaniem przydatne i szkoda byłoby dawać na złom takie coś. Spróbuję zmontować to. Tak jak powiedziałem, te obrazeczki na innym komputerze. I to tyle na razie. Trzymajcie się. Pa, pa.